tvpodkarpacie.pl. 9-2. Zbigniew Brudka, Konrad Niedźwiecki, Jan Szymański, Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak. To polscy panczeniści, których kibicom sportowym przedstawiać nie trzeba. Z Soczi, z ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich, przywieźli medale z każdego kruszcu. Przed rokiem olimpijskim formę budowali w Sanoku. Wtedy się udało. Tym razem ma być podobnie. Jest to miejsce dla nas takie bardzo sympatyczne, sprawdzone rok temu, czyli przed igrzyskami. Mieliśmy też tutaj w tym samym okresie zgrupowanie dwutygodniowe. Rok temu to się sprawdziło, dlatego nie wprowadzaliśmy jakichś szczególnych zmian. Pani lubuje za Sanokiem, że przyjeżdżacie tutaj przed sezonem przygotowywać się, czy Sanok sam się broni? Dlaczego? W zeszłym roku, żeśmy przyjechali tutaj, nie ukrywam, że ja cisnęłam trochę na to, żeby jednak Sanok znalazł się w przygotowaniach. Natomiast te przygotowania były dobre. Można tu zrobić fajny trening, są super trasy rowerowe, jest fajny tor, na którym można niezły trening na rolkach zrobić. Brakuje porządnej siłowni, to rzeczywiście to jest deficyt ogromny tutaj. Natomiast reszta jest jak najbardziej okej i myślę, że zeszłoroczne przygotowania były na tyle dobre, że w tym roku powtarzamy je. Jest dobre zaplecze, jeżeli chodzi o short track, dyscyplinę, którą uprawiałem wcześniej, przed wyjazdem szybkim na torze długim. Mamy możliwość pojeżdżenia na wrotkach, no i dostępność do fajnych tras rowerowych. Także to, co potrzeba na tą chwilę, jest, myślę, zabezpieczone. Dosyć ciężki taki obóz, także przygotowania pędzą pełną parą i szykujemy się do nowego sezonu poolimpijskiego. W niedzielę jechaliśmy małą pętlę bieszczadzką na rowerach. Jutro robimy podjazdy, znaczy nie, dzisiaj robimy podjazdy w Załużu. Bardzo tutaj lubię przebywać na obozie. Są tutaj dobre trasy na rower. My spędzamy bardzo, bardzo wiele czasu właśnie na treningach rowerowych. Możemy dobrze pojeździć na wrotkach i nawet podczas złej pogody możemy kontynuować treningi na short tracku, także naprawdę warunki są ok. Przydałaby się tylko troszkę lepsza siłownia, ale może niedługo wam. Może się niedługo się dorobicie. Każdy sezon jest istotny. Ja nie traktuję go jakoś ulgowo, tylko zacząłem normalnie przygotowania do sezonu i chcę jak najlepsze wyniki osiągać. I czuję, że ta praca jest nawet większa niż w zeszłym roku i mam nadzieję, że to zaprocentuje i jeszcze sprawimy dużo radości polskim kibicom. O cele na najbliższy sezon zapytaliśmy mistrza olimpijskiego z Soczi, Zbigniewa Brudkę. Chciałbym przede wszystkim dobrze wystartować w Mistrzostwach Świata i tam powalczyć o medale. Na pewno będzie ciężko przygotować się do całego sezonu Pucharu Świata, bo była taka 3-miesięczna dezorganizacja po igrzyskach. Ten szum, to wszystko trzeba było poukładać. Obecnie to już jest na dobrej drodze. Normalnie trenuję, przygotowuję się. Także myślę, że docelową imprezą będą Mistrzostwa Świata. Na pewno w Pucharze Świata będę chciał powalczyć oczywiście o jak najwyższe miejsca, ale to nie będzie takim priorytetem, jak to było 2 lata temu. Ten sukces z Soczi niewątpliwie największy w Pana karierze i także dla polskich pęczenów. Wracacie jeszcze bardzo często do tamtych startów, czy tak jak Pan mówi, już to się troszkę ustatkowało i mimo wszystko bardziej myślicie o tym, co przed Wami, a nie za Wami? Dokładnie. Myślimy o nadchodzącym sezonie. W pamięci mamy sukcesy z Soczi i to nas napędza. Myślę, że to jest dobrym motywatorem. Trzeba pamiętać, że teraz będzie nieco trudniej, ponieważ będziemy niejako faworytami, szczególnie na dystansie 1500 metrów, moja osoba. I myślę, że w drużynie jesteśmy też w stanie walczyć o medale Mistrzostw Świata. Tym bardziej, że w ostatnich 2 latach zdobywaliśmy czy też na Mistrzostwach Świata, czy też na Igrzyskach Olimpijskich te medale. Dlatego będziemy musieli się zmotywować po raz kolejny i potwierdzić naszą przynależność do czołówki światowej. Przygotowania koleżanek i kolegów z reprezentacji troszkę z boku obserwuje nasza medalistka olimpijska.
Katarzyna Bachleda-Curuś. Wszystko spowodowane kontuzją pleców. Ja mam w tej chwili przerwę rehabilitacyjną, walczę z plecami. Idzie to po prostu bardzo powoli, jak krew z nosa, ale no mam nadzieję, że się uda wyjść z tego nieoperacyjnie. Jak widzieliśmy przed momentem, ten okres przygotowań do łyżwiarstwa szybkiego, zanim jeszcze założy się piekielnie ostre łyżwy, też jest bardzo niebezpieczny. No bardzo niebezpieczny. Akurat tak się złożyło, że mieliśmy kraksę tutaj na rolkach. Mam nadzieję, że dziewczynom się nic nie stało. No i cóż, to jest wpisane w trening, także nieraz się upada na tych rolkach, no i niestety tak jest. Wypadki są, czasami można ich uniknąć mniej lub bardziej, na niektóre nie mamy wpływu. Tutaj akurat był wypadek taki sekwencyjny, po prostu pierwsza osoba się potknęła i dwie następne po prostu już się nie zdążyły uratować. Natomiast, no tak jak mówię, to jest wpisane po prostu w sport, w trening i jakbyśmy chcieli uniknąć tego, to trzeba by było chyba siedzieć w domu. Jak mówi pani Katarzyna, wypadki w sporcie w okresie przygotowawczym mogą się zdarzać, ale nie muszą. I tego życzymy naszym polskim panczenistom, oby ich pobyt w Sanoku był owocny jak przed rokiem i procentował już w sezonie zimowym. 8-7, zajeżdżamy! TV Podkarpacie.pl